amerykańskie, fantastycznie grające Afryka, która od wielu, wielu lat gra coraz lepiej. Łatwo na pewno na mistrzostwach świata nie jest. No ale myślę, że perspektywy przed tą drużyną jednak są. Polacy wracają, starczą do Polski, Portugalia idzie dalej. Dzisiaj mecz Walia-Belgia, jutro Niemcy-Włosi i trzeciego to będzie niedziela, Francja-Islandia. Islandia, tak. Kto w finale, pana zdaniem, panie redaktorze? No ja myślę, że tutaj niestety tak się poukładało, że mamy na dole w tej dolnej połówce Niemcy-Włosy-Francja, prawda, i Islandia ma dokładkę. Wydaje mi się, że Belgia zagra albo z Francją, albo z Niemcami, tak bym stawiał tutaj. Mogę się mylić oczywiście, bo to jest takie trochę typowanie sposób, ale Islandczycy najlepiej pokazali, że nie ma drużyn tutaj przegranych, prawda? Powiem, że na mnie duże wrażenie Belgia zrobiła, najwyższe do tej pory bycie po 4-0. Nikt tak wysoko nie wygrywał. No nam się w żadnym meczu nie udało więcej niż jednego gola strzelić. I tutaj mi się wydaje, była nasza pięta Achillesowa. Jednak troszkę brakowało nam tych celnych strzałów na bramkę. A jak wiadomo, stara prawda piłkarska, którą Kazimierz Górski często podkreślał, mówi, że no piłka nożna polega na strzelaniu goli, prawda? I wygrywa ten, kto strzeli przynajmniej jednego gola więcej od przeciwnika. Na tym cała ta zabawa polega. I te gole trzeba strzelać. Tych goli troszeczkę jednak mi w naszej reprezentacji w tych mistrzostwach zabrakło, no bo w żadnym meczu nie udało się strzelić dwóch bramek, co najwyżej jedną, prawda? Dwa mecze wygraliśmy, tak. Ale też żadnego meczu nie przegraliśmy. Przegraliśmy, jak mówią trenerzy, z tyłu było dobrze, prawda? Czyli tutaj, tak, to też nie przegraliśmy dwa, wygraliśmy trzy, zremisowaliśmy w normalnym czasie i po dogrywkach nawet. Więc wracamy jak najbardziej starczą, prawda? No, ta drużyna nie ma się czego wstydzić. Szkoda wielka, wszyscy żałujemy, no ale taki jest sport. Taki jest sport. Urok sportu na tym polega też, prawda? Na tym polega ta uroda sportu i ta nieprzewidywalność. Bo gdyby ranking decydował, no to po co te mistrzostwa, prawda? No to mamy ranking i już, no. A nie jest to sport tak wymierny jak lekka atletyka, czy podnoszenie ciężarów albo pływanie, gdzie z góry wiadomo, kto będzie faworytem i często można w ciemno stawiać, kto wygra jakiś bieg, skok, wyścig pływacki, czy lekkoatletyczny, czy też kto dźwignie więcej i tam to grono faworytów jest bardzo wąskie. Tutaj niespodzianki się zdarzają i dlatego gra jest prosta bardzo, nie pełna niespodzianek i dlatego taka atrakcyjna i taka porywająca miliony na całym świecie. I razem z zawodnikami śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, tyle tysięcy polskich gardeł w strefach kibica, na stadionach, przed telewizorami. To rzeczywiście wielkie święto futbolu. Dla nas ono już się kończy, te emocje się kończą, ale święto europejskiej piłki jeszcze do 10 lipca potrwa. Tak, i będziemy teraz może już troszeczkę chłodniej, nie z takimi wypiekami na twarzy jak do tej pory, oglądać pozostałe mecze, bo na pewno warto popatrzeć, jak grają inni, a niespodzianki jak zawsze niewykluczone. No, nie wiem, jak Islandia z Francją zagra, bo do tej pory rewelacyjnie gra maleńka Islandia. No, ale pewnie Francuzi są jednak tutaj faworytem dość zdecydowanym. Niemcy, Włochy, trudno cytować zwycięzcę. Wydaje mi się, że Niemcy jednak swoją konsekwencją w grze sprawią, że oni dojdą do finału. I Belgia, która na mnie robi naprawdę duże wrażenie, która może być nawet mistrzem Europy, bo na mistrzostwach Europy częściej niż na mistrzostwach świata zdarzały się różnego rodzaju niespodzianki, że przypomnę 92 rok, Dania, która w ogóle nie kwalifikowała się nawet do mistrzostw Europy, Dania, której piłkarze zebrali się dopiero na lotnisku, bo w ostatniej chwili zostali powołani na mistrzostwa Europy, które odbyło się w Szwecji, dlatego że Jugosławia, gdzie zaczęła się wojna wówczas domowa, wypadła z tych mistrzostw. Czy Grecja później, prawda, w 2004 bodaj roku, która też no, niespodziewanie wygrała mistrzostwa Europy, także może kolejna Islandia, skoro Dania czy Grecja potrafi wygrywać mistrzostwa Europy, może będzie i tak. Byłaby to olbrzymia niespodzianka. Bardzo dziękuję panu redaktorze. Dania i Grecja też były takimi niespodziankami. Dziękuję bardzo panu redaktorze. Krzysztof Miklas, komentator sportowy, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Polaków przywitamy już za godzinę.
przybędą do Polski. Bardzo dziękujemy polskiej reprezentacji za te wielkie emocje, których dostarczała ich gra, i były to emocje bardzo, bardzo dobre i pozytywne. Pani profesor Józefina Frankiewicz, nasz gość. Witam serdecznie, pani profesor, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Pani poseł, kiedy rozmawiamy, reprezentacja Polski jest na okęciu. Witam wszystkich kibiców, więc może zacznijmy od wczorajszego meczu z Portugalią, przegranego w karnych. Jak pani postrzega udział reprezentacji narodowej w tych mistrzostwach? Dobrze postrzegam udział reprezentacji narodowej, dlatego że dzielnie walczyli do końca, a oczywiście rzuty karne, no... To jest już szczęście losu. Trudno mieć o to pretensje, że w tych rzutach karnych nie udało się. Ale wszystkie mecze, które grali, były naprawdę na wysokim poziomie. Nie znam się wprawdzie na piłce nożnej, ale to, co mówią wszyscy, a także emocje, jakie dostarczają te mecze, są ogromne. Więc należy im podziękować i pogratulować dobrej bardzo postawy. No, ponieważ piłka jest okrągła, wobec tego toczy się tak, jak się toczy. Wykazali się dobrymi umiejętnościami i wolą, naprawdę bardzo dużą wolą walki. To jest na pewno w stosunku do poprzednich mistrzostw i poprzednich, powiedzmy, naszych doświadczeń z piłką nożną, dobra zmiana z całą pewnością. Natomiast przejdźmy na podwórko polityczne i na temat tej zmiany związanej z objęciem już kilka miesięcy temu rządów przez Zjednoczoną Prawicę Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj między innymi zapowiedź programu 500+. Dzisiaj mija 3 miesiące, od kiedy ten program funkcjonuje. Wydano już polskim rodzinom ponad 4 miliardy 100 milionów złotych. Tyle pieniędzy weszło na rynek dzięki temu programowi. Jak pani postrzega funkcjonowanie tego programu po tych 3 miesiącach i w związku też ze spotkaniami z ludźmi, które pani prowadzi jako poseł? Więc muszę powiedzieć, że wszędzie ten program przyjmowany jest bardzo dobrze i ludzie podkreślają, że jest to ogromna pomoc dla rodzin wychowujących dzieci. I rzeczywiście, tak jak wynikało zawsze z badań, podstawowym problemem rodzin, szczególnie rodzin, które miały większą liczbę dzieci, podstawowym problemem były niskie i bardzo niskie dochody. I ja sądzę, że ten program jest dobrze pomyślany, dobrze przygotowany i dobrze realizowany. No szkoda, że niektóre samorządy uważają, że to jest program rządu, a nie samorządu. Ja zawsze przypominam samorządom, że nie ma programu rządu i samorządu. Jest program, który realizujemy na różnych szczeblach dla własnego państwa i własnego narodu przede wszystkim. I w tym przypadku uchylanie się niektórych samorządów, czy tworzenie trudności, czy taka walka o to, żeby więcej pieniędzy było na wypłaty, jest po prostu dla mnie niestety żenująca. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, to ludzie z wielką radością przyjęli realizację tego programu, który wydawał się trudny, niemożliwy przez przecież wiele lat. A okazuje się, że dało się to zrealizować. Jest to program ważny, potrzebny
i rzeczywiście słusznie pomyślany, żeby ta pomoc była dla tych rodzin, które mają większą liczbę dzieci, ponieważ akurat zaczął się w Polsce taki już dyskretny, powiedziałabym, wzrost większej liczby urodzeń, drugiego dziecka w rodzinie i dobrze, że tak właśnie tak jest pomyślane. To jest rzeczywiście świadczenie wychowawcze. Świadczenie, mówiąc wprost, z zakresu polityki ludnościowej, polityki rodzinnej, które ma, na pewno będzie sprzyjało także stabilizacji rodzin i będzie sprzyjało lepszemu wychowaniu dzieci. No i daj Boże, żeby tych dzieci było w naszym kraju więcej. Daj Boże. Pani profesor... Takie są zresztą przewidywania, że ten program wywoła taki impuls także, jeśli chodzi o wzrost urodzeń. Oczywiście skutki tego wzrostu pojawią się gdzieś w drugiej połowie lat 30., ale do drugiej połowy lat 30. nie jest już tak daleko. Tak, te dzieci będą, mamy nadzieję, rodzić się i także wzrastać. Pani profesor, wspomniała Pani też o takim, no, pojawiającym się od czasu do czasu myśleniu, zwłaszcza samorządów rządzonych przez Platformę Obywatelską na spółkę z PSL-em, że nieraz przeciwstawiają się władzy tej centralnej, że próbują tworzyć jakby taką dwuwładzę, która nie idzie absolutnie w jednym kierunku, czyli ku dobru obywateli. No na przykład czytam o skandalu na uroczystościach czerwca 56. Władze Poznania zablokowały odegranie hymnu przez Wojsko Polskie. No to już muszę powiedzieć, to co działo się w Poznaniu wtedy, kiedy obchodzona była tak tragiczna, bardzo, bardzo przecież bolesna dla poznaniaków rocznica. Było tam kilkadziesiąt osób zabitych, było bardzo wiele osób rannych, te rodziny były bardzo przez wiele dziesiątków lat pokrzywdzone z tego powodu i to wszystko, co tam się działo, jest po prostu wyrazem kompletnego nierozumienia i braku szacunku dla ludzi, którzy walczyli i dla ludzi, którzy no, dla nas także przecież ginęli. Pani profesor, tematy społeczne w dalszym ciągu. Komitet Stały Rady Ministrów rekomenduje Radzie Ministrów przyjęcie pozytywnej opinii w związku z prezydenckim projektem obniżenia wieku emerytalnego. To jest to, co pan prezydent Andrzej Duda zapowiadał w czasie kampanii wyborczej w ubiegłym roku, by wiek emerytalny dla kobiet był 60 lat, 65 dla mężczyzn. I Komitet Stały rekomenduje, żeby dokładnie był taki wiek bez dodatkowych warunków stażowych ani w jedną, ani w drugą stronę. Jak Pani przyjmuje tę rekomendację i kiedy możemy spodziewać się tego, że kobiety będą pracowały do 60 roku, mężczyźni do 65 roku, chyba że będą chcieli pracować dłużej sami? Więc to jest przedłożenie prezydenckie. Ja akurat Prawo i Sprawiedliwość także postulowało i bardzo walczyło razem z Solidarnością o to, żeby nie wprowadzać wtedy w 2012 roku tej ustawy wydłużającej czas pracy, a więc odsuwającej wiek emerytalny. Ja stawałam wtedy w imieniu Prawa i Sprawiedliwości w Trybunale Konstytucyjnym. No muszę powiedzieć, że tam specjalnie nie znaleźliśmy w całości Trybunału poparcia, ale trzeba przypomnieć, że 6 sędziów wygłosiło w tej sprawie zdanie odrębne, więc widać było, że Trybunał jest podzielony. Pierwsza sprawa to czy 60 i 65. Trzeba pamiętać, że teraz w wiek emerytalny wchodzą generacje pierwszego powojennego wyżu demograficznego i to są ludzie, którzy w złych warunkach byli wychowywani w latach 50. W złych warunkach pracowali, tak, jest dużo osób, które no po prostu ze względu na koleje swojego losu, koleje swojego życia, pracę zawodową, warunki życia, po prostu z trudem dopracowuje do 60, jeśli chodzi o kobiety czy mężczyźni, do 65 roku życia. Trzeba pamiętać,
także, że mężczyźni urodzeni w latach 50. XX wieku, a więc dzisiaj 60-paroletni, zdrowi przeżywają do 50. mniej więcej 8. roku życia. Zatem więc skrócenie tego wieku emerytalnego jest po prostu konieczne. A poza tym, gdybyśmy nawet nie skrócili, to te osoby, które nie będą miały zdrowia, bez względu na to, czy osiągną wiek emerytalny, czy osiągną uprawnienia emerytalne, nie będą pracować, bo zdrowie im nie pozwoli, złe zdrowie nie pozwoli, zła kondycja nie pozwoli im na to, żeby pracowali. Więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z związaniem się z pewnych zobowiązań wyborczych, ale po prostu z rozsądnym bardzo działaniem. Natomiast jest rzeczą także bardzo ważną, istotną, aby po prostu ci, którzy mogą pracować, chcą pracować, mają warunki do tego, żeby pracowali, mają pracę, żeby pracowali tak długo, jak będzie im to, jak będą mogli pracować. I to jest bardzo rozsądne rozwiązanie, bo przecież mamy różne zdrowie, różnie życie nam się układa. I po prostu ci, którzy mogą pracować, niech pracują. Kiedy ta ustawa wejdzie w życie, trudno powiedzieć, bo ona teraz trafi po opiniach Komitetu Stałego Rady Ministrów, teraz trafi do Sejmu. W Sejmie odbędzie się jej czytanie, potem odbędą się prace w komisjach, prawdopodobnie być może będzie zarządzone wysłuchanie publiczne dla tej ustawy. Więc ja myślę, że to zajmie nawet przy intensywnej pracy to ustawa poza tym trudna, tak jak wszystkie ustawy ubezpieczeniowe. Myślę, że gdzieś powinna zająć kilka miesięcy w zależności od tempa pracy, jakie będzie w komisjach i jakie będzie prowadzone w Sejmie. Są też dobre informacje dla budżetu państwa. Otóż także Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej zapowiadało uszczelnienie systemu podatkowego i dane wskazują, że w okresie styczeń-maj wzrost dochodów we wszystkich rodzajach podatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest istotny, to jest aż o 11%. No to jest niewątpliwie skutek działania Ministerstwa Finansów, a w szczególności jednego z wiceministrów, pana wiceministra Mariana Banasia, który jest odpowiedzialny w Ministerstwie Finansów za podatki, ale także podjęcie przez Ministerstwo Finansów pewnej polityki, powiedziałabym, wobec płacących podatki, przede wszystkim przedsiębiorców. I teraz ja jestem posłem z Podkarpacia i tam rzeczywiście te nowe władze podatkowe w instytucjach podatkowych prowadzą taką oto działalność, żeby nie niszczyć przedsiębiorców, nie niszczyć ich przedsiębiorczości, tylko po prostu pomagać w tym, żeby zachować miejsca pracy, żeby sprawnie prowadzić przedsiębiorstwo, żeby nie przeszkadzać w prowadzeniu przedsiębiorstwa. I taka właściwie jest rola organów podatkowych. Wszyscy zgadzamy się, podatki trzeba płacić, bo podatki są przeznaczane na nasze wspólne wydatki. Natomiast cała rzecz polega na tym, że przy tej okazji nie można prowadzić tego, co przecież przez ostatnie 8 lat było, a może i w poprzednich latach, że po prostu Urząd Kontroli Skarbowej ma po prostu łapać i po prostu szukać tylko na jakąś pomyłkę podatnika. No tak nie można działać. Oczywiście wszystkie te nadużycia, szczególnie z tak zwaną karuzelą, jeśli chodzi o podatek VAT od wartości dodanej, czy z tak zwanymi pustymi fakturami, które się wystawia i jedni drugim pobierają zwrot tego VAT-u, czy udają, że coś eksportowali za granicę, podczas kiedy nic nie eksportowali, a biorą często wiele dziesiątków milionów zwrotu podatków. To wszystko powinno być w jak najsurowiej karane, ponieważ to są przestępstwa bardzo, bardzo poważne, bo one polegają, najkrócej rzecz mówiąc, na okradaniu własnego państwa, na niszczeniu własnego państwa i powinny być karane, tak zresztą stanowi prawo. Ja sądzę, tak? Że jeżeli
uczciwi przedsiębiorcy będą dobrze traktowani, a wszystko idzie w tym kierunku, tak jak widzę i słyszę, co robi Ministerstwo Finansów, tak oni także będą zainteresowani tym, żeby eliminować te kryminalne praktyki. I w gruncie rzeczy o to chodzi, o zaufanie obywatela do państwa. Do państwa. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pani profesor Józefina Hrynkiewicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, była naszym gościem. Kochani, już coraz bliżej do naszej 25. pielgrzymki rodziny Radia Maria, do Matki Najświętszej, na Jasną Górę, do Częstochowy. Nie mów potem, nie mów, że to nie ty, że nie dam rady, że będę oglądał to w telewizji. To nie to samo. Niech będą wszyscy, którym zależy na ojczyźnie naszej, by rozwijała się w pokoju, była piękna, sprawiedliwa i Boża. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na własnych rodzinach, na pięknej przyszłości, na ziemi i wieczności dzieci i młodzieży. Nie puszczaj sobie tego apelu, tego zaproszenia mimo uszu. Nie wpuszczaj jednym uchem, a drugim wypuszczaj. Weź go sobie na serio, do serca. Nie wiesz, co będzie w przyszłym roku. Nie mów potem, nigdy potem. Wszystko na teraz. A w duchu apostolstwa zaproś osobiście także innych. A jeżeli nie osobiście, to wykorzystaj do tego telefon, internet, SMS-y. Wyślij do innych, zaproś. Zaproś może tych, którzy nie słuchają Radia Maria, którzy jeszcze nie byli na tej pielgrzymce. Przybywajmy całymi rodzinami, dzieci, młodzież, dorośli, dziadkowie, rodzice, ciocie, wszyscy. Dziękujemy z całego serca duszpasterzu. Jeszcze raz dziękujemy za tak liczne przybycie ponad 500 kapłanów na konsekrację sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II 18 maja do Torunia. Zapraszamy również teraz, na 10 lipca, w drugą niedzielę, na Jasną Górę. Dziękujemy wam, kochani bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, bracia zakonni, świeccy apostołowie. Dziękujemy za pomoc w organizowaniu tej pielgrzymki, słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Pan. W niedzielę 3 lipca jesteśmy w Częstochowie Amerykańskiej. Tu zapraszamy słuchaczy z USA i Kanady. Drugą niedzielę lipca Jasna Góra w Polsce. Zaczynamy w sobotę o godzinie 18, a więc 9 lipca. Zaczynamy mszą świętą na szczycie, potem różaniec i apel jasnogórski. 10 lipca w niedzielę rozpoczynamy o godzinie 8 godzinkami. Następnie spotkanie w naszej rodzinie, a potem program z aktorami, artystami, poezją i śpiewami, także śpiewami z wszystkimi obecnymi. Ten program jest pod tytułem Chrzest biało-czerwony. Godzina 11, uroczysta msza święta, którą już zapowiadaliśmy. Całość transmitujemy do koronki, do Bożego Miłosierdzia. Będziemy podawać jeszcze następne informacje. Proszę państwa, a to już w najbliższych dniach. Będziemy was prosić o pomoc, zwłaszcza służbę zdrowia. Proszę się nastawić i inne informacje. Pomyślcie też o tym, by jeszcze bardziej mobilizować, by odnowić oblicze ziemi, naszej polskiej ziemi, odnowić umysły i odnowić sumienie. A wtedy Pan Bóg sprawi, że ojczyzna będzie piękna, a my będziemy szczęśliwsi już tu na ziemi, ale i szczęśliwi w niebie. I o to chodzi. Bóg zobaczy. Spać już nie zagadzicie, co dzieci. Więc to pielęgniarka przyjdzie, a ja bym... O Jezu.
Najważniejsze zdrowie. Potem się umyjesz pod jedzeniem.